Serce się raduje, widząc tyle osób na naszym jubileuszu. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i przybycie do nas. To dla nas bardzo ważny dzień. 50-lecie istnienia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czas tak szybko leci, proszę Państwa, że to już 50 lat minęło od momentu, kiedy to w 1966 roku powołano do życia poradnię, wtedy jeszcze wychowawczo-zawodową. W środę 26 października w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia istnienia poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dzierżoniowie. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wchodząca w skład obecnie Powiatowego Centrum jest instytucją, która jest instytucją wspierającą dzieci i młodzież, placówki oświatowe. Zostaliśmy powołani w 1966 roku i po wielu zmianach nazwy, lokalizacji, obecnie poradnia znajduje się przy ulicy Parkowej 2 w Dzierżoniowie. Poradnia posiada swoją filię w Bielawie przy ulicy Wolności 109. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zatrudnia specjalistów, psychologów, pedagogów, neurologopedów, terapeutę ruchu, dogoterapeutę. Przyjmujemy dzieci z powiatu dzierżoniowskiego w wieku praktycznie od urodzenia do ukończenia edukacji szkolnej. Prowadzimy diagnozę i terapię niemowląt, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnych. Z przeróżnymi problemami zgłaszają się do nas rodzice, bo to rodzice i opiekunowie prawni mogą składać wniosek o wykonanie badań czy przeprowadzenie terapii dziecka. Ściśle w tym zakresie współpracujemy również ze szkołami i placówkami oświatowymi. Prowadzimy szkolenia, prowadzimy rady pedagogiczne, prowadzimy zajęcia warsztatowe, zajęcia integracyjne w szkołach. Rocznie przeprowadzimy ponad 2000 badań pełnych w poradni, ale żeby przybliżyć poradnię do środowiska, prowadzimy również działania w terenie. Są to badania przesiewowe i pełne badania psychologiczne i pedagogiczne w terenie. Rocznie obejmujemy ponad 4000 dzieci pomocą bezpośrednią. W pomocy pośredniej typu zajęcia warsztatowe, interwencje kryzysowe, bo takie trudne przypadki również się zdarzają. Co roku obejmujemy około 5000 dzieci pomocą. Prowadzimy również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Są to zajęcia dla dzieci w wieku niemowlęcym, czyli od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej. Są to dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i problemami w funkcjonowaniu. I te zajęcia po wydaniu przez nasz zespół orzekający, działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej, dzieci obejmowane są terapią z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Są to zajęcia z psychologiem, pedagogiem, neurologopedą, dogoterapeutą, terapeutą ruchu. Prowadzimy zajęcia integracji sensorycznej. Przez te wszystkie lata od momentu powstania poradnia bardzo się unowocześniła. Dysponujemy nowym sprzętem, nowoczesnym do prowadzenia terapii, biofeedback, metoda Warnkego, integracja sensoryczna. Prowadzimy również terapię, około 30 rodzajów terapii i rocznie przyjmujemy na terapię około 600 dzieci. Pracownicy poradni są doskonale przygotowani do swojej pracy, nieustająco, możemy powiedzieć, doskonalą swoje umiejętności, uczą się nowych metod diagnozy, nowych metod terapii. Chcemy jak najlepiej spełniać oczekiwania mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest placówką powiatową i współpracujemy ze wszystkimi placówkami na terenie powiatu, czyli są to przedszkola, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. W związku z tym współpracujemy z wszystkimi dyrektorami wszystkich placówek, ale też z wszystkimi samorządami. Bardzo sobie cenimy tę współpracę z placówkami i serdecznie za nią wszystkim dziękujemy. Jesteśmy organem prowadzącym do placówki oświatowej, jaką jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzierżoniowie i dzisiaj obchodzimy 50-lecie jej istnienia. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest częścią Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie i stanowi
powiem szczerze, centrum i właściwie serce tego właśnie centrum, ponieważ spełnia bardzo ważne społeczne funkcje w naszym powiecie. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzierżoniowie i także filia w Bielawie są placówkami, które odpowiednio powiat dzierżoniowski jako organ prowadzący zaopatrza. Ale odnoszę też wrażenie, że są to jednostki, które muszą być otaczane taką bardzo wielką opieką, dlatego że potrzebujemy psychologów, potrzebujemy terapeutów, potrzebujemy pedagogów i być może w konsekwencji jakieś zwiększenie zatrudnienia, aczkolwiek trudno to w dzisiejszej sytuacji trudnej oświatowej, subwencyjnej o tym to obiecać. Natomiast mamy na uwadze, że coraz więcej jest obowiązków, coraz więcej odpowiedzialnych zadań, stąd nasza wielka wdzięczność za ten trud. Gościem specjalnym uroczystego spotkania była Zdzisława Olczyk, która jako pierwsza rozpoczęła pracę w poradni. Starosta z okazji tak okrągłego jubileuszu przekazał 6 tysięcy złotych na wzbogacenie zaplecza dydaktycznego. Ponadto starosta Janusz Guzdek wręczył nagrody pracownikom pedagogicznym Małgorzacie Laufer, Dorocie Szejka-Nast oraz Marii Bagińskiej. Natomiast medale z napisem Zasłużony dla rozwoju edukacji powiatu dzierżoniowskiego otrzymali Zdzisława Olczyk, Krystyna Swat, Regina Andreasik, Krystyna Sobańska, Ewa Mateusiak oraz Zofia Marciniak.